To przedstawiam Państwu tutaj Rosja 24. Ponieważ Franciszek, papież rzymskokatolicki, jest właśnie w tamtych stronach i dochodzą do nas niepokojące komunikaty. Русский главнокомандующий армии, русский начальник генерального штаба, лучшие казачьи полки. Это они добыли для Парагвая победу в изнурительной Чакской войне и отстояли независимость своей второй родины. В каждом разе огромная война информационная на месте. И видим же по спотканию Франтишек Цирил Патриарха Мускевский. Wpływy religijne na stosunki polityczne są ogromne. Dmitrij Kajfer, Wiktor Denisow, Artur Zizian, Wieście, Paragwaj. США отметили День президента, а правда, ежегодный парад в Вашингтоне и памятную церемонию могилы неизвестного солдата отменили из-за плохой погоды. Сам Барак Обама улетел в солнечную Калифорнию на саммит АСЕАН и так и не увидел протестов на лужайке у Белого дома. И та ситуация с тяжеровками, с блокадом тяжеровок, которые въезжают Обаму Нобелевской премии. На Заход, так званый, через Польшу. В польской столице тем временем прошла акция деамериканизации Варшавы. По мнению ее участников, название на российских номерах, а незаслуженно прославляют лидеров США. На польских номерах там, до России. В номерах, чили таблицах регистрационных. В итоге жители Варшавы придумали название, которое, по их мнению, больше соответствует роли США в истории Восточной Европы. Например, офер НАТО по-польску. Не забачите этого Państwo в польской телевизии. Bardzo dobrze. Podmoskowie to jest właśnie ludobójstwo założycielskie NATO, które wciągnęło Polskę, wtłoczyło właściwie Polskę do swoich struktur z Układu Warszawskiego 15 lat temu. I w 1999 ta wojna w Jugosławii, która zniszczyła Jugosławię, była wojną założycielską. Zobaczycie tego Państwo na TVP Info. Oczywiście tym bardziej na TVN-ie. Co w tym czasie pokazuje TVP Info? Przestrzeni powietrznej nad Syrią w zamian za zupełnie co innego. Bezpieczeństwa narodowego w zamian za solidarność. Widzicie Państwo, zupełnie co innego. Polska oczekuje solidarności w zabezpieczaniu wschodniej flanki NATO. I teraz o co chodzi w tej wojnie w Syrii? Rosja ma bazy jedyne swoje na Morzu Śródziemnym, właśnie w Syrii, port. I z powodów strategicznych, militarnych nie może go oddać. A więc trzeba być kompletnym durniem, żeby przyłączać się do okupacji tej Syrii. To jest zupełnie inna sytuacja niż z Libią, którą Rosja, no powiedzmy, przypatrując się temu z daleka, niestety poświęciła, ale Syrii na pewno nie odda, ponieważ, mogę się tylko powtórzyć, ma tam swoje bazy militarne na Morzu Śródziemnym. I nawet prości ludzie to rozumieją. Tym bardziej domagamy się od polityków polskojęzycznych. No, Mirosław Różański w mundurze. Witamy pana generała. Cieszymy się, że w mundurze wreszcie generał się pojawił. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Do następnego odcinka.